7 odcinku Technozgredów. Witam Was Paweł Iwaniuk. Moim dzisiejszym gościem będzie Maciej Budzik z bloga mediafan.pl. Zapraszam. Witaj, cześć. Maćku, powiedz, jak to jest być jednym z najbardziej wpływowych blogerów w Polsce? Tak, to jest, wiesz, ja nigdzie nie mam o tym tego napisane na blogu. Parę osób mnie zna, może trochę więcej niż, wiesz, strona nastolatków. Nastolatka, którego odwiedza 20-30 osób. Czy jestem wpływowym blogerem? Nie, no może bardziej znanym niż innym. I to też w pewnych kręgach. Nie ma tak, że wszyscy znają Mediafana, albo, wiesz, to jest jakiś tam najbardziej znany blog. Zresztą, jakby statystyki tutaj mojego bloga mówią same za siebie. To jest 20-30 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, więc to w porównaniu do portali czy serwisów to nie jest strasznie dużo. Natomiast to jakby to, co jest moją siłą, to raczej marka, czyli więcej osób słyszało o Mediafanie czy o moim blogu, niż jakby zachwyca się tam popularnością czy odwiedzalnością mojego bloga. A jak to jest być, wiesz, siedzę sobie przy komputerze, piję herbatkę, czy tam... Klepię sobie w klawiaturę. Zimny napój, klepię sobie w klawiaturę. Jako freelancer mogę sobie wyjść na spacer o godzinie 11 w południe albo 11 w nocy, więc tam nie narzekam, nie? Tak, firmy dają mi Peugeoty do testowania. No, to się zdarza. Ja chociaż nie jest to jakąś też to szeregułą, mam wrażenie, że trochę też przecieram szlaki. Bo to też te rzeczy, które do testów tam dostaję, to trochę taki test. I dla mnie, i dla firmy, i dla blogera, i każdy tam patrzy na siebie i sprawdza, czy to się opłaca, czy to się da, czy gdzie tutaj... Jest tutaj sporo takich dużych pułapek i niuansów i to, jakby my, blogerzy, się zachowamy w stosunku do tego typu ofert też zależy, bardzo zależy, jeśli chodzi o wiarygodność, o przyszłość i o jakby powodzenie tego typu akcji. Okej, o Mediakarze, o którym przed chwilą wspomniałem, porozmawiamy jeszcze w tym programie, a zaczniemy od właśnie rankingu wpływowych blogerów zdaniem Kominka, który nie tak zdaniem dawno... Kominka, to jest bardzo ważne. Tak, dokładnie, zdaniem Kominka, który ostatnio został opublikowany. Powiedz, jaki masz stosunek do tego typu rankingów? Znaczy, wiesz, jakby dla mnie jako blogera, czy człowieka, który porusza się bez problemu w sieci i znajdzie sobie wszystko, co potrzebuje, a jak nie znajdzie, to się zapyta Blipa, czy innych serwisów społecznościowych, to ranking nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast tego typu ranking, czy konkursy blogów są bardzo pomocne dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę tam z blogami, albo chcą się dowiedzieć czegoś więcej o blogach. To tego typu rzeczy są fajne, bo wtedy można sobie wejść na jakiś tam top 10, top 100, czy tam 33 polecane blogi przez Przekrój, czy tam 100 blogów polecanych przez Kominka. To jest bardzo, bardzo fajny początek, bo rzeczywiście wiele osób pewnie słyszało o tych blogach, mikroblogach, a nie bardzo wiesz, czym to się je, więc tego typu rankingi pomagają trochę na jakby zaprzyjaźnić się z tymi blogami, albo zobaczyć, że nie tylko blog Janusza Korwin-Mikke jest znanym blogiem, albo blog Palikota, tylko zobaczyć, że jeszcze są inne ciekawe blogi, niekoniecznie z tych dziedzin, które znamy. Więc tego typu konkursy są fajne, szczególnie właśnie pozwalają trochę też się polansować. No, przyznam szczerze, byłoby mi bardzo miło, że tam znalazłem się tam w top 6, tak, w czołówce blogu, więc spoko, więc siłą rzeczy ten ranking musi mi się podobać. No musi oczywiście, tak, ale takie pytanie mam, ale jak sądzisz, jak właśnie ten ranking wpłynie na, czy on w ogóle wpłynie w jakiś sposób na postrzeganie blogerów w Polsce? To znaczy, wiesz, samo postrzeganie... Tutaj nie, widzisz, każdy tworzy swoje rankingi. Rankingi mają to do siebie, że nie będzie w pełni obiektywny. Ranking blogów polecanych przez Kominka, no mam przyjemność znać chyba 15 czy 15 osobiście blogerów z tych polecanych. Trochę nie znam blogów z rankingu, czy tam... To ja jeszcze raz powtórzę w takim razie, że rankingi zawsze będą bardzo subiektywne. Ja mam przyjemność znać osobiście 14 albo 15 autorów tych blogów kominkowych. O wiele mniej znam blogów z rankingu, czy tam z tych 33 blogów polecanych przez Przekrój, więc to jest zawsze takie
No to, tak jak mówiłem, taki wstęp. Czy on będzie miał jakąś tam wpływ na blogosferę? No i nie będą się cię... A Kominek zapowiedział, że ten ranking będzie powtarzany, więc pierwszy ranking to był test. Myślę, że ten ranking nabierze znaczenia potem, a Kominek dobrze tutaj wykorzystuje mechanizmy społecznościowe, lancerskie i takiego, wiesz, takiego trochę wyścigu szczurów, więc ten ranking będzie nabierał coraz większego znaczenia. I kto wie, Kominek ma dobry bas i dobrą społeczność, więc podejrzewam, że ma duże szanse, żeby stał się takim najbardziej wpływowym rankingiem blogów wszechczasów, więc to spoko. Oczywiście w Polsce. Myślę, że oczywiście w Polsce. Trochę, no mam nadzieję, że ten ranking będzie się też rozwijał i trochę będzie bardziej zróżnicowany, bo wiesz, to co ja jakby na swoich, czy w kręgu tych blogów, które ja obserwuję, też widzę pewną taką powtarzalność. Jak się mówi o zarabianiu na blogach, to się pojawia tam mój blog, może dwa, trzy inne wpływowe blogi, są też ciągle te same blogi. Mam trochę wrażenie, że ta polska blogosfera jest trochę nudna. A tego typu rankingi, czy inne spojrzenie, czy spojrzenie innych ludzi na blogi, na strony internetowe z różnych perspektyw, dają taką trochę, pozwalają odkryć nowe strony, więc tutaj widzę ten plus dla siebie i taki trochę powiew świeżości, bo też przypomniałem sobie albo dzięki rankingowi poznałem parę nowych blogów. Okej, okay. A propos zarabiania na blogów, przejdziemy do naszego kolejnego tematu, którym jest post, który ostatnio Grzesiek Marczak, aka Hazan, napisał na Antywebie. A propos taniości, która jest problemem dla reklam w Adaily i blogów. No generalnie można zaobserwować takie zjawisko, że wielu takich mniejszych blogerów ze mną łącznie sprzedaje reklamy w Adaily w dość niskich cenach, tam rzędu 2-3 zł. I Grzesiek pisze w swoim poście, że jest to problem dla jakby kreowania wagi reklamy na blogach. Jak ty się do tego ustosunkujesz? Dla mnie nie ma problemu z takimi jakby tanimi reklamami. Znaczy dla mnie też Kominek się w tym temacie wypowiadał, też czytałem te komentarze. Wiesz, jestem grafikiem, freelancerem. Mam swoje stawki, zajmuję się projektowaniem tam graficznym, magazynów drukowanych i absolutnie nie przeszkadzają mi stawki, które pojawiają się na Allegro logo za 19 zł, czy tego typu rzeczy. I tak samo stawki na innych blogach po 20, 50 czy po 2 zł. U mnie jest chyba po 10 zł. Nie pamiętam, zupełnie mi nie przeszkadzają. Być może też dlatego nie przeszkadza mi, że nie mam ciśnienia na zarabianie na moim blogu. To znaczy, nie mam żadnego planu minimum do wykonania, że w miesiącu muszę mieć 2, czy 3, czy 4 tysiące złotych. Zarabiam trochę przy okazji. I dzisiaj chyba się pojawiła jakaś u mnie jedna reklama na pasku Adtaily. Wiem, że od września pojawi się... Tak, od września rusza jakaś inna kampania, która reklamodawca zgłosił się do mnie bezpośrednio, więc wiesz, znaczy ja też cały czas mam to, że mam dobrą markę, czyli reklamodawcy chcą się reklamować na blogu Mediafana albo współpracować z Mediafanem, a nie z blogiem, który ma tyle tam więc no, tutaj te tanie reklamy nie przeszkadzają i uważam, że nie psują mi rynku. Pozwalają pewnie dotrzeć, czy tam mieć świadomość dla mniejszych reklamodawców, że się reklamują na 50 blogach. Czy ktoś to będzie klikał, czy nie klikał, no to też jest inna kwestia, ale ja wcale nie uważam, żeby tam reklamy za złotówkę psuły rynek. Chociaż ciężko jeszcze oceniać jakby w wakacje sam rynek ten reklamowy tej. Sam i po kampaniach, które trwają ich w sieci, dlatego wakacje to jest trochę taki okres przestoju, więc zobaczymy, czy jakby ten trochę przestój reklamowy, który widzę też u siebie na blogu, jeżeli on będzie się przeciągał przez wrzesień, październik, listopad, no to wtedy będę się martwił. Natomiast to, że w wakacje jest trochę mniejszy ruch, czy tam nie mam reklam na Adtaily, zupełnie mi to nie przeszkadza. Chociaż cały czas czekam na kampanii na reklamy od dużych reklamodawców, czyli te kupowane jakby tam hurtem przez dział sprzedaży reklam w samym Adtaily. To wtedy
pokaże siłę i zobaczymy, czy ich reklam będzie więcej, czy właśnie takich małych, trzydniowych kampanii, czy tygodniowych, czy miesięcznych kampanii od dużych reklamodawców. No tak, a Daily to jest niewątpliwie nowy, dość świeży twór, jakby jego efekty dopiero będą znane za jakiś czas. No wiesz, oni mają masę i jakby doświadczenie całego działu sprzedaży w Agorze, więc... Oczywiście. No, mówię, to pewnie po wakacjach dopiero się zacznie, nie? Jeżeli się nie zacznie, no to wtedy będziemy mogli mówić, że coś tam jest nie tak w AdTaili, albo model AdTaili się nie sprawdził. Natomiast, wiesz, oni cały czas testowali, mimo że AdTaili od prawie tam roku chyba jest dosyć głośno i sam parę razy poruszałem ten temat, to tak naprawdę dopiero niedawno zakończyli testy. Dopiero te niedawno otworzyli katalog, więc no zobaczymy. Ja na razie też traktuję ten AdTailowy eksperyment bardzo testowo. Jakby oddałem na AdTaili takie, wydaje mi się, najlepsze miejsce na moim blogu. No i sobie testuję. Tam jakieś tam rewelacji tam finansowych, nie wiem, ile zarobiłem do tej pory na AdTaili. Ale nie przekracza to chyba 1000 złotych. Natomiast jakby to samo mnie... Ja w kolejnym przykład mogę na temat AdTaili powiedzieć coś zupełnie odwrotnego, bo ja na przykład zaobserwuję bardzo duże zainteresowanie reklamami u siebie, czym jestem zaskoczony, biorąc pod uwagę, że w ciągu 3 lat uczestnictwa... Ale startowałeś od zera, prawda? Słucham? Ale startowałeś jakby od zera, nie miałeś do tej pory reklam, prawda? Na blogu. Tam był AdSense na blogu. Ale powiem szczerze, AdSense przez 3 lata nie pozwolił mi nawet jednej wypłaty jeszcze zrobić, więc... Ja też jestem trochę dupa pod tym względem. U mnie nawet, żeby stawić cennik reklam na moim logu, taki bezpośredni, to trzeba do mnie napisać. Muszę to zrobić i wystawić na zewnątrz, ale jakby reklamy, które pojawiają się u mnie na blogu, to jest, można kupić u mnie na blogu reklamy przez AdTaili, przez Blogvertising, i bezpośrednio ode mnie. I tak naprawdę reklamy, które bezpośrednio ode mnie są kupowane według mojego cennika, przyniosły mi do tej pory najwięcej pieniędzy. One są też najdroższe i jakby tutaj jest najbardziej elastyczny. I tak bym to też uhierarchizował, jeśli chodzi o zarobki na moim blogu. Na samym końcu jest AdTaili, potem kasa z Blogvertising. A to pierwszy connection lost w trakcie nowej serii Technozgradów. Tak, zdarza się. No, to jest największy strach, jeśli robisz jakieś transmisje online albo coś, no, ustawiasz sprzęt, skonfigurujesz mikrofony, kamery, pada sieć i wszystko leci. Okej, rozmawialiśmy przed chwilą o AdTaili i oczywiście o tym, że warto reklamować się na mediafan.pl oraz na dailytech.pl. Zachęcamy. Tak, zachęcamy. A ty masz u siebie jakąś bezpośrednią ofertę, bo... Jeszcze nie. U mnie bezpośrednia oferta pojawi się dopiero po starcie Dailytech 2.0. Spoko. Znaczy, jakby z mojego doświadczenia, bezpośredni kontakt z reklamodawcą i ogłoszenie, że można u mnie kupić reklamę, przyniosło mi najlepsze efekty. No mówię, nie jestem jakimś tam 100% specjalistą i wyciskaczem każdej złotówki z bloga, natomiast to są najfajniejsze reklamy akurat. I tutaj też sam sobie ustawiasz stawki, jakby możesz być najbardziej elastyczny w stosunku do reklamodawcy. Więc z mojego doświadczenia najbardziej opłaca mi się do tej pory bezpośredni kontakt z reklamodawcą i własny cennik reklam. Jasne. Okej, no to powoli przechodzimy do trzeciego tematu, gorącego dość, który ostatnio rozgrzał trochę między innymi AntyWeba. Czyli o śledzik.pl. O którym tylko wszyscy coś mówią, ale znają tylko nazwę i widzieli kawałki screenów. Znaczy ja obstawiam, że to będzie mikroblog. Okej. Okay. Znaczy, wiesz, no tutaj ja nawet gdzieś tam miałem ostatnio kilka takich wykładów odnośnie tam Web 2.0, blogów i mikroblogów. Gdzieś tam mówiłem, żeby nie odstawiać jeszcze tam naszej klasy w kąt i jeżeli pojawią się tam sekcje mikroblogowe, to bardzo będzie fajnie można wykorzystać jakby ten trend, czy to o tym się mówi, bo no, jestem ciekaw, jak wydaje mi się, że wiesz, nie wiem tylko, czy da się korzystać z tego w pełni, tak jak jakby my doświadczeni internauci byśmy chcieli. Ja parę dni temu zrobiłem eksperyment i włączyłem sobie naszą klasę bez adblocka. To było, wiesz,
dziwne uczucie i trochę inny serwis niż nasza klasa za blokiem. No ale może na śledziku będzie lepiej. Znaczy ja jeżeli... generalnie mam takie wrażenie, że gdyby moi znajomi na przykład na naszej klasie zaczęli czytać moje wpisy na Flakerze czy na czymś innym, to musiałbym chyba trochę jakby zmienić styl mojego pisania. Tak, jest z tym trochę problem. Jeżeli ruszy, wiesz, szturmem całe miasto, żeby obserwować ciebie na twoją aktywność na Blipie, Twitterze czy tego typu serwisie, to jest z tym trochę problem. No, zobaczymy jak to będzie. Wiesz, tutaj jeszcze wydaje mi się, nasza klasa ma nie robi tego o tak, bo jest moda. Wydaje mi się, że będzie też przygotowana na jakby konsumpcję taką biznesową, marketingową tego narzędzia, więc jestem pewien, że od razu na samym początku pojawią się jakieś kampanie reklamowe czy sprzedaż tego typu działań. Więc może się okazać, że jakby my jakby twardziele internetowi wcale nie będziemy się zachwycać tym narzędziem, natomiast może się okazać masowym narzędziem takim wykorzystującym ten hype, mikroblogi i nowy sposób dotarcia do konsumentów. Jedyne czego się obawiam i wydaje mi się, że to nie będzie szybko wdrożone, to że będzie to o API, to tam pewnie jeszcze nie, nie możemy ma o czym sobie mówić. Poczekać, tak? Ale że właśnie jakaś integracja z innymi serwisami, czyli na przykład wklejanie filmów z YouTube'a, RSS-y własnego bloga. Znaczy jak tego nie będzie, to będzie to będzie słaby element, nie? To zostaje tylko właściwie... Ale nie masz takiego wrażenia czasem, jakby przez ten okres istnienia naszej klasy, obserwując ten serwis, że on jakby pomimo tej całej krytyki środowiska tego internetowego, tego, że on jest generalnie rzecz biorąc prymitywny, że nie oferuje zbyt wielu funkcji, że jakby w porównaniu z Facebookiem chowa się i nie istnieje tak naprawdę. Ten serwis naprawdę dobrze działa. Znaczy, ma popularność. Tak, nie znam dokładnie statystyk, ale wydaje mi się, że w tej chwili ten serwis przeżywa niezły najazd na przykład zdjęć z wakacji, prawda? Tak. Być może to nie jest jakby domena naszych zainteresowań, ale jestem pewien, że codziennie jest wklejane tysiące czy tam setki tysięcy zdjęć z wakacji, bo to taki okres. Ja co prawda rzeczywiście rzadko wykorzystuję naszą klasę do jakiejś tam komunikacji. Ostatnio po iluś tam miesiącach wrzuciłem jakieś tam zdjęcie, ale wchodząc na ten serwis widzę, że gdzieś tam rozmowy czy komentarze pod zdjęciami wciąż trwają, więc... I co ciekawe, to są gdzieś tam moi znajomi czy rodzina i to są ludzie, którzy nie zaglądają na mojego bloga albo rzadko, albo nie wiedzą może nawet, że bloga, natomiast są aktywni na naszej klasie, więc to są zupełnie dwa inne światy i tutaj jakby może to nie jest nasza po prostu bajka, ale nie jest tak, że na naszą klasę już nikt nie zagląda, albo że trendy jest skasować tam konto na naszej klasie, tak, bo to jest tam słaby lans. No to wiesz, no niektórzy ale się chwalą do telewizora. To jest taki trochę protest dla protestu, szczerze mówiąc. No tak, uważam, że Titanic to był kijowy film, to zawsze było, nie? Czy tam już nie słucham ich troje, bo wystąpili trzy razy w Sopocie. No to tak jest, Boże, no. Po prostu. Co zrobić? No tak, takie życie. Ale powiedz, jak sądzisz, tylko czy ten śledzik, o ile będzie tym mikroblogiem, mógłby się okazać polskim Twitterem? Bo na przykład Twitter jest prosty. Mamy taką sytuację na przykład, że wchodzimy na Flakera, obaj korzystamy z Flakera. Ja jestem miłośnikiem Flakera, ale wiem, że... Ja mniejszym, ale okej. Okay. Okej, ale wiem, że dla przeciętnego internauty ten serwis jest trudny w odbiorze. Tak, no jest przerażająco, że tak powiem, taki bałagan na nim panuje, tak? Tak? Nie wiadomo, ja co zrobić. Nie dyskusji generalnie, bo na przykład na Blipie, dla mnie Blip to jest taki potok po prostu, na którym ciężko czasem wyłapać coś z tego streamu i właśnie tutaj jakby pojawia się ten śledzik, który mógłby gdzieś pomiędzy się ustawić. Tak, nie wiem czy zauważyłeś, że zagraniczne serwisy zdobywają popularność dopiero wtedy, kiedy odpalą się w polskiej wersji. O Facebooku było cicho, dopóki nie pojawiła się polska wersja, więc być może, wiesz, polscy internauci mają problem z followersami,
tylko wolą być obserwowani albo śledzeni. I tutaj, wiesz, śledzik dobrze się wpisuje i dobrze to wykorzystuje, a jeszcze jak, wiesz, ma taką bazę tam 13 czy 14 milionów ludzi, to spoko, to może tutaj nieźle wykosić. Chociaż, wiesz, tutaj też tu ciężko też porównywać jakby masę, tam potencjalną masę śledzika do Blipa, który ma swoją dosyć specyficzną taką wierną publiczność, że tak powiem, czyli zatwardziałych blipowiczów. Zobacz sobie, raczej nie wyobrażam sobie, przynajmniej teraz, że ktoś będzie paradował w koszulce śledzik.pl, albo rozdawał breloczki, albo robił jakieś takie akcje, a jeśli chodzi o blipowiczów, albo spotykał się na blip, tam śledzik piwo, tak? Tak. A w przypadku blipowiczów tego typu akcje to są akcje użytkowników. To nie są gdzieś tam, wiesz, przez Marcina Jagodzińskiego po cichu podrzucane, tylko to są gdzieś tam nawet czasem mam wrażenie, że Marcin tam jest tam przeciw tego typu akcjom, albo wolałby, żeby ich nie było, ale to są właśnie tworzone przez społeczność, więc tutaj sobie będą te rzeczy uzupełniane. No mówię, największym bólem będzie to, jeżeli ten śledzik będzie bardzo hermetyczny i zamknięty. Ja bym chętnie podłączył się pod śledzikę, jeżeli będę mógł sobie właśnie podłączyć tam Blipa czy Twittera, jakoś te serwisy połączyć. Bo jakby z publikacją treści w różnych serwisach nie mam problemu, mam trochę problem z reagowaniem na komentarze czy odpowiedzi. O ile wiesz, na Flakerze jest to fajne, na Blipie jeszcze to śledzę, na Twitterze też. To potrzebuje właśnie narzędzie, które tego typu dyskusje, konwersacje zintegrują. Tak. No i nie chciałbym, żeby śledzik był oderwany od tego trendu. A jak oceniasz jakby polską, znaczy po ile śledzik... Jeszcze ci powiem, co musi być w śledziku. W śledziku musi być jakiś embed do wklejenia, tak jak możesz sobie Blipa zaembedować to, co właśnie pisze na Blipie albo cokolwiek. To przydałoby się, żeby śledzik miał takie narzędzie, żeby można zrobić swoją wklejkę ja i wkleić ją na bloga, na forum. To będzie mikroblog, to na 100%. Coś takiego będzie, bo ile w tej chwili na przykład na naszej klasie możemy sobie widgeta wkleić, wypasek na blogu informujący o tym, ilu mamy, nie wiem, znajomych i tak dalej. To myślę, że dla deweloperów naszej klasy to nie jest żaden problem. Okej, tam rzucisz tam 10 euro gąbek i będziesz miał tam embed. No spoko. No ale nie, to jest potrzebne, bo wydaje mi się, że wiesz, że ja też jakby spotykam się i staram się, dużo rozmawiam o blogach, o mikroblogach, mam okazję też parę razy tam występować i jakby robić na ten temat wykłady i rzeczywiście dla wielu osób jest to pierwsze spotkanie w ogóle, blog mi, coś tam słyszeli o Twitterze. O ile dziwi mnie, że czasem marketingowcy pierwszy raz słyszą o takich narzędziach jak Twitter czy mikroblogging, to nie dziwi mnie, że jakby zwykli użytkownicy internetu, którzy korzystają z maila, z Onetu, być może z wiadomości naszej klasie o mikroblogach pierwszy raz słyszą, więc być może dzięki śledzikowi będą mogli jakby wejść łatwo w ten trend i wykorzystać go właśnie do komunikacji nie tylko człowiek między człowiekiem, ale właśnie do jakichś działań marketingowych czy promocji swojej firmy, usług. No mam nadzieję, że od razu ze startem śledzika nasza klasa przygotuje profesjonalne narzędzia do tego typu działań, a nie żeby się to skończyło jakimś bezmyślnym spamowaniem czy wysyłaniem głupot, no bo wtedy nie chciałbym korzystać z serwisu, na którym króluje spam czy ciągłe oferty. No zobaczymy. Nie wiem, nie masz przecieków, kiedy ten śledzik ma tam ruszyć z ofertą? Nie, to jest tam po wakacjach? To jestem trochę w innej branży, nie wiem tyle co Hazan, więc wiesz, ale generalnie nie myślę, że oceniam 1 września. Spoko. Myślę, że przeciek, te screeny nie ukazały się przypadkowo na antywebie, więc daję 1 września na start śledzika. Ja też dostałem się, polecam blogerom, dostałem wejście zaproszenie do biura prasowego na naszej klasy, musiałem tam założyć konto czy coś takiego, ale nie wiem, do tej pory nie było chyba takiego dostępu, więc można się tam zapisać i po jakieś tam uzyskania akceptacji, nie wiem czy dostałem. Jakieś działania kierowe prowadzili wcześniej. Tak, no i wiesz, to jest przydatne, bo zupełnie co innego, jeżeli dostajesz wcześniej informacje prasowe, możesz się podpytać i przygotować sobie newsa, wpis, czy własną opinię, czy właśnie wcześniej screena, co innego, kiedy
czytasz to, wiesz, na innych serwisach internetowych i możesz tylko zrobić kopię kopii, czy tam swoją opinię na podstawie innej opinii. Fajnie, jeżeli dać dostęp blogerom do tego typu informacji z pierwszej ręki, czy skontaktować się tam z marketing managerem, czy tam PR managerem tego serwisu. No mam nadzieję, że tej komunikacji będzie trochę więcej. No jak mówię, teraz są wakacje, więc jeszcze tak jakby wszystko się, wiesz, dopiero rozkręca i przygotowuje się do startu, na kampanie wrześniowe. Jasne. Okej, strzelimy teraz troszeczkę z bioderka i trochę w tym samym temacie będzie, ale jednak jakby z boku. Pogadamy przez dosłownie samą chwileczkę o monetyzowaniu polskich mikroblogów. Mamy na rynku w tej chwili Blipa, Flakera, Pingera, ostatnio Spinacza. Szykuje nam się Śledzik. O ile Śledzik jakby nie, w moim przypadku nie wzbudza we mnie obawy nad brakiem jakby umiejętności zarabiania na tym serwisie, o te na przykład inne serwisy trochę mnie zastanawiają momentami. Powiedz, znaczy, rozumiem, że martwisz się, rozmawiamy teraz o losie właścicieli tych serwisów, no, tak? Nie mówimy o zarabiających użytkownikach. Tak, poniekąd biedny NetGuru i tak dalej. Mam takie pytanie, słyszałeś na pewno ostatnio o Shopping 2.0, który Flakker uskuteczniać tak. Będzie. Jak oceniasz tą akcję i ten pomysł? Wiesz co, to jeszcze jest trochę za mały rynek, żeby mówić o jakby o zarabianiu na tego typu narzędziach. Jakoś nie do końca jeszcze widzę od strony. Blip ma bardzo fajną społeczność i takich i fajnych kandydatów na beta testerów i ludzi opiniotwórczych i blogerów. Mimo tam ja tam nie widzę jakiegoś pomysłu na zmonetyzowanie. Mówimy cały czas o właścicielach tego serwisu. Nie wyobrażam sobie wielkich banerów czy kampanii na tego typu serwisach i szczerze mówiąc nie wiem, co tutaj poradzić. Tego typu rzeczy jakie próbuje robić Flakker, czyli ten Shopping 2.0, czy to, że właśnie można do swojego bloga dokleić mikrobloga, tworzyć historyjki, tego typu inne rzeczy, są fajnym dodatkiem. Ale znów fajnym dodatkiem, z którego korzystają raczej blogerzy. Tutaj nie wiem, ciężko mi powiedzieć, gdzie tutaj się pojawi kasa. Nie wiem też, jak wyglądają rozmowy tego typu serwisów z reklamodawcami. Skoro ja ze swoich kontaktów wiem, że ta wiedza tych mikroblogach wśród klientów jest niewielka, to podejrzewam, że jeszcze gorzej mają właściciele tych serwisów, żeby po pierwsze im pokazać pomysł, że można się tam reklamować, jak się można tam reklamować, jak tam można włożyć pieniądze i wyjąć lepszy wizerunek marki, promocję produktów. Ja z tego wykorzystuję, no ale ja jakby korzystam z tych blogów jako mikrobloger, czyli promuję tam swojego bloga, rzeczy, które robię, czy markę, czytam swoje nazwisko. Ja nie mam z tych problemów, ale też nie mam ciśnienia i planu minimum do wykonania. Natomiast jak będą monetyzować to właściciele, nie wiem, ciężko. Na razie wiesz, akurat ta opinia w przypadku mikroblogów tutaj pasuje, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak na tym zarobić, ale warto mieć swojego mikrobloga, czy swoją taką platformę i tam gdzieś tam wstrzelić się w trend. Być może jest to jakiś taki przejściowy, być może za rok albo za kilka miesięcy pojawi się jakieś nowsze narzędzie, które jeszcze bardziej zrewolucjonizuje rynek i ci, którzy będą mieli doświadczenie w mikroblogach, w korzystaniu z tego biznesu, będzie im łatwiej wskoczyć jeszcze w kolejny trend, który się tam może będzie łatwiej monetyzował. Nie wiem, ale to są, wiesz, to są takie bajdurzenia wróżki, nie? Ciężko mi z tej perspektywy powiedzieć. No wiesz, ja też obserwuję sobie tylko rynek. Nie znam kuluarowych rozmów, nie znam planowanych kampanii, stawek, czy tam tematów, jakie się pojawiają na linii właściciel serwisu mikroblogowego i reklamodawca. Nie? Co cieszy, na Blipie zaczyna się pojawiać coraz więcej reklamodawców, agencji reklamowych, agencji PR-owych, wykorzystywany gdzieś tam jest w
promocji wizerunku miast, czy takiej komunikacji, to co robi Radom mi się bardzo podoba, mimo że to nie ma jakiegoś tam masowego super przełożenia na miliony obserwujących, to jest to fajnym krokiem do przodu. I być może ci, którzy korzystają teraz z tych narzędzi, o wiele łatwiej zaadoptują się na nowe rzeczy, które dopiero przyjdą. Nie? Tak ja to sobie widzę i dlatego też uważam, że warto śledzić wszelkiego rodzaju tego typu nowinki, bo potem gdzieś tam łatwiej się tam, wiesz, potem nagle się człowiek budzi po roku niebycie z nowymi narzędziami, których nie jest w stanie ogarnąć. Dlatego dobrze trzymać rękę na pulsie. No tak, no, i czytać blogi technologiczne. Los, nie? No, w takim razie to jest końcówka 7. chyba szczęśliwego wydania Technozgredów. Moim gościem był Maciek Budzik z Mediafan.pl. Na razie. Dzięki.